Panie doktorze, sondaże są bardzo różne. Ja przeglądałem wczoraj sondaże brytyjskie i one są tak mniej więcej pół na pół, więc mamy tu niejasną sytuację bardzo, ale to będzie miało wpływ na pewno na zainteresowanie komisji. Natomiast to jest zawsze pytanie, jakie ma Komisja Europejska instrumenty w ręku. Otóż ja się zgadzam z tezą, że nie zastosuje Komisja jakichś bezpośrednich sankcji wobec Polski, tylko że my pamiętajmy, że na poziomie europejskim jednak są także dzielone różne środki. Ja dam taki prosty przykład, to jest ten cały program związany, że tak powiem, z dużymi trasami kolejowymi w Europie. To na poziomie Komisji Europejskiej, poza budżetami poszczególnych państw, przyznawane są środki na inwestycje europejskie. Otóż boję się, że jeżeli ten konflikt będzie dalej trwał, że jeżeli ten konflikt będzie dalej trwał, to wówczas polskie projekty mogą być niestety nie traktowane priorytetowo. Tego się boję. Janusz Zemke, eurodeputowany SLD, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. A teraz połączyliśmy się z Pawłem Zalewskim z Platformy Obywatelskiej. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Grozi nam wojna domowa? No to jest bardzo daleko idące sformułowanie. Przypomnijmy, że wypowiedział je członek opozycji najbardziej konsyliacyjnej, który przyszedł na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Ale stawać, Kaczyński. No. Ja rozumiem, że pan minister Kosiniak-Kamysz, który to powiedział, jest po prostu zawiedziony. Nadziejami, że pokładał w spotkaniu, na które poszedł we wtorek, wydawało się, że Jarosław Kaczyński będzie skłonny do jakiejś formy kompromisu. Na czym ten kompromis wyglądać miał, widzieliśmy dzisiaj. Nie dziwię się temu rozgoryczeniu. Ja dzisiaj inaczej definiuję zagrożenie. Otóż to, co nam grozi realnie, to sytuacja, w której w wyniku łamania praworządności i nierespektowania postanowień, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, kraje Unii Europejskiej, kraje zachodnie, takie jak na przykład Holandia, ale także Francja, uznają, że Polska jest krajem niedostosowanym do standardów Unii Europejskiej i w dyskusji, która się już zaczęła, a w której nikt z Polski nie bierze udziału, jest to strategiczna decyzja Prawa i Sprawiedliwości o tak zwanej pogłębionej Unii, czy też wąskiej Unii, otóż, że ta argumentacja będzie wykorzystana w tej dyskusji, aby pokazać, że Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie powinny się w niej znaleźć. Dzisiaj jeszcze Niemcy chcą, aby Unia pozostała taką, jaka jest, ale coraz silniejszy jest nacisk właśnie tych państw, które są tak zwanej wąskiej Unii. Jak mówię, polityka Prawa i Sprawiedliwości spycha nas poza ten nowo kształtujący się trzon Unii Europejskiej na miejsce Wielkiej Brytanii, czyli tak naprawdę na miejsce kraju, który będzie czymś, co się nazywa europejskim obszarem gospodarczym. No to jest coś, co jest dla nas bardzo groźne, bo nie tylko wypycha nas poza to miejsce, w którym podejmowane są kluczowe decyzje, także z punktu widzenia interesów polskich, ale tworzy nową logikę polityczną w Europie, w której na przykład interesy francusko-niemieckie nie są już tak silnie powiązane z polskimi, co stwarza szansę, a dla nas ryzyko, tego, co twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, że ma już miejsce dziś, czyli bliższego porozumienia Rosji z tym nowym trzonem unijnym, w którym będą Niemcy. Panie pośle, sztuka polityki to między innymi sztuka wejścia w buty przeciwnika politycznego, zrozumienia jego racji i strategii. Ja chciałem pana zapytać, jak pan rozumie Korea Polityk, to co robi Jarosław Kaczyński, to znaczy... Co was interesuje? Kiedyś Rydzyka żeście obgadywali, teraz Kaczyńskiego obgadujecie, bo wam coś przeszkadza po prostu. Rewolucji systemowej w Polsce. Wymiana elit politycznych, wymiana instytucji. Mówi o tym od samego początku III Rzeczpospolitej. On po upadku rządu Jana Olszewskiego postawił się wobec niej w opozycji. Ten krótki
okres 2005-2007 to nie był ten czas, kiedy on miał wystarczającą siłę, aby tę rewolucję przeprowadzić. Dzisiaj taką siłę uważa, że ma. Chociaż wymaga ona zmiany konstytucji, dlatego właśnie pierwszą ofiarą tej rewolucji padł Trybunał Konstytucyjny, po to właśnie, aby konstytucja przestała obowiązywać. Konstytucja przestała obowiązywać w Polsce dzisiaj. Czyli co, mamy do czynienia z zamachem stanu? Panie redaktorze, zamach stanu kojarzy się nam z siłowym przejęciem władzy. Albo złamaniem konstytucji. Żydzi, jacy prędcy. Unieważnieniem konstytucji. Nastąpiło złamanie konstytucji i jej łamanie dalsze, ustawa antyterrorystyczna jest tego kolejnym przykładem. Będą następne, na przykład o nowym ustroju sądów powszechnych. Celem tej ustawy będzie ubezwłasnowolnienie sądów. I tak dalej, i tak dalej. To jest żelazna logika tej rewolucji systemowej, którą prowadzi PiS. Ten nowy system, który buduje Prawo i Sprawiedliwość, jest nie do pogodzenia z normami, standardami Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński traktuje Unię Europejską jako obciążenie, jako przeszkodę w tej rewolucji. Stąd nie dziwię się, że ofiarą tej rewolucji najpierw padł Trybunał Konstytucyjny, a teraz zaczyna padać Unia Europejska, czy też nasze członkostwo w niej. Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej, bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy i Wojciech Kowalik. Program przygotował Tomasz Kopka, a realizował Kamil Wróblewski. Ja się nazywam Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM, tokfm.pl/pobierz. A słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16:40. Reklama. Nowa kuchnia już w kioskach, a w niej pachnące latem potrawy z kwiatami stokrotki, lawendy, cukinii i róży. Oraz smaczne i zdrowe przekąski specjalnie dla dzieci. Nowość, wakacyjna mapa smaków. W czerwcu zapraszamy na regionalne specjały Wielkopolski Lubuskiego. W dodatku specjalnym 24 strony z przepisami na młode warzywa. Zapraszamy na ucztę z czerwcową kuchnią. W termoizolacji nie ma nic nowego? Jest. System Termalo. Oszczędny, wytrzymały, dwukrotnie lepszy od innych izolacji oraz odporny na gryzonie, grzyby i pleśń. Sprawdź na superdocieplenie.pl i wygraj Toyota Yaris. Termalo. Super docieplenie polskiego domu. To, póki o wskrzeszeniu Polski była rada, o dobru pospolitem, głupi u was zwaga. Nie można było głupi ani się rozmówić, głupi ani porządku, ani postanowić wodza nad wami. Głupi, a niech no kto poda osobiste urazy, głupi, u was zgoda. Pan Tadeusz, wszystkie słowa, księga po księdze, dzień po dniu, od 20 do 25 maja w Teatrze Narodowym. Zapraszamy. Byłam zaskoczona, jak wiele produktów spożywczych zakwasza organizm. Głębiego zakwaszenia jest naprawdę dużo. Niektóre z nich są widoczne gołym okiem, ale zakwaszenie wpływa też niekorzystnie na kości, układ krążenia czy wątrobę. Dlatego sięgnęłam po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo. Eliminacid sprawił, że nie muszę martwić się przykrymi skutkami zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. W nowym kwartalniku Dziecko Ekstra. Jak wykorzystać terapeutyczną moc bajki? Czy trzeba dziecku stawiać granice? A także co czuje maluch, gdy rodzice się kłócą? W tym wydaniu doradzamy, dokąd jechać na wakacje, gdy dziecko często choruje. A także jak malucha zainteresować sportem. Ponadto przegląd zabawek przydatnych w ogrodzie, w parku i na plaży. W Dziecku Ekstra. Ekstra prezent. Kupony rabatowe na zakupy dla całej rodziny. Nie przegap. Och, Misiu, tobie to tak zawsze wszystko wychodzi. No. Żeby ci tylko tak włosy nie wyszły. Żeby ci włosy nie wyszły, stosuj już teraz Dermena Men. Dostępny w aptekach innowacyjny szampon, który hamuje wypadanie u 92% badanych. Dermena Men. By kiedyś nie było ci łyso. Jak ty to robisz, że wyglądasz tak młodo? Przyznaj się. To efekt kremu Liren Formuła Młodości z napinającym kompleksem ProBTS3. Zajrzyj do drogerii Superfarm.
Teraz liftingujące kremy Liren Formuła Młodości możesz kupić 30% taniej. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Nie wiem, które tabletki na uspokojenie wybrać. Aniu, nie bierz żadnych tabletek. Sięgnij po pastylki do ssania Meliski. Meliski działają naprawdę szybko. Już od pierwszej chwili pastylki do ssania Meliski uwalniają ziołowe substancje uspokajające, które pomagają zapomnieć o zdenerwowaniu. Dodatkowo wygodna forma pastylek pozwala sięgnąć po nie w każdej sytuacji. Smaczne. Masz rację. Pastylki do ssania Meliski to coś dla mnie. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Czy wiesz, że 90% witamin z warzyw ginie w obróbce termicznej? Ja też nie wiedziałam, dopóki nie odkryłam restauracji Ambasada. Kuchnia raw food to świeże, naturalne i co najważniejsze, nieprzetworzone dania. Nie uwierzycie. Chleb bez mąki, wegańska lasagna i sernik bez sera. Dlaczego? Bo bez jajek, glutenu i mleka. Polecam. Grażyna Wolszczak. Pałac Zamojskich, Foksal 1, Warszawa. Restaurant Ambasada.com. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.40, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Posłowie przyjęli przedstawioną dziś w Sejmie informację premier Beaty Szydło w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej i ultimatum, które Bruksela dała nam na uspokojenie sporu konstytucyjnego. Termin upływa w poniedziałek. Wcześniej doszło do gorącej dyskusji na wiejskiej. Premier ostrzegła, że polski rząd nie ulegnie żadnemu naciskowi w tej sprawie. Sławomir Neumann z PO zarzucił premier łamanie konstytucji i ostrzegł przed Trybunałem Stanu. Z kolei szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że działania PiS-u prowadzą do wojny domowej. Specjalnie powołany zespół policjantów zajmie się wyjaśnieniem sprawy domowej roboty ładunku wybuchowego podłożonego w jednym z wrocławskich autobusów. Śledztwo będzie prowadzone m.in. w sprawie narażenia na utratę życia wielu osób, potwierdza w rozmowie z Tok FM prokurator Robert Tomankiewicz. Potwierdzam, że dotyczy to narażenia wielu osób na utratę życia i zdrowia. Przyjęta kwalifikacja prawna dotyczy kilku przestępstw, natomiast z uwagi na dobro śledztwa nie ujawnię teraz, o jakie przestępstwa chodzi. W poszukiwaniu bombiarza amatora Dolnośląskiej Komendzie pomaga Centralne Biuro Śledcze Policji. W sieci pojawił się już rysopis podejrzanego. Egipska marynarka wojenna znalazła na morzu szczątki zaginionego Airbusa linii Egypt Air, na pokładzie którego było 66 osób. Poinformowano o tym w oficjalnym oświadczeniu. Chwilę później prezydent Abd el Fattah es-Sisi złożył kondolencje rodzinom ofiar. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 13.00. Zapraszamy. Pogoda. Najwięcej słońca dziś w południowych i wschodnich regionach. Przelotnie padać i grzmieć będzie w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Na termometrach od 19 stopni w Białymstoku, przez 20 w Lublinie i Warszawie, 21 w Gdańsku i Krakowie, do 22 we Wrocławiu, w Katowicach oraz Poznaniu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Z ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Wojciech Chowanik, kłaniam się. Raport gospodarczy Tok FM. Zaczynamy od szybkiego przeglądu rynków. Koniec tygodnia i trochę optymizmu na warszawskiej giełdzie. WIG w górę w tej chwili o 13% i 20 o 15%. Stabilny złoty, ale wciąż słaby. Euro kosztuje 4,41 zł, dolar 3,93. Jeszcze przed Szwajcarii tempo 3,97. A z ważniejszych informacji gospodarczych dzisiaj aż dwa głosy z NBP w sprawie kredytów frankowych. Udział Narodowego Banku Polskiego w rozwiązaniu problemów frankowiczów jest czymś niecodziennym, powiedział podczas debaty online. Sytuacja gospodarcza i perspektywy rozwoju gospodarczego Polski szef Instytutu Ekonomicznego NBP Andrzej Sławiński, również członek NBP Eugeniusz Gattner, obecnie, jak powiedział, nie widzi możliwości udziału Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego w konwersji kredytów frankowych. Ja przypomnę, że niedawno lider PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że w operację rozwiązania problemu kredytów walutowych będzie się musiał zaangażować także właśnie Narodowy Bank Polski. Niewykluczona jest wielka transakcja na polskim rynku bankowym. Jak podaje agencja Bloomberg, włoski UniCredit rozważa sprzedaż banku PKO S.A., czyli drugiego największego. Zaraz będzie obudź się Polskoma.
o godzinie 13, proszę Państwa. Mówię, że tych informacji jest tak dużo, nawet przez samo to, że tego jest tak dużo, to jest dobre i niedobre i Państwo zobaczą. Nie dojdziecie, bo byście powiedzieli, o to diabeł robi, że tego jest tak dużo, ale czego, że Biblii dużo? Tego jest tak dużo, że sama ta sytuacja, że tego jest dużo, to ludziom się nie chce prawdy poznać. Ludzie tak tą dupą siedzą, tak jak tutaj mówimy tylko u nas, proszę Państwa, siedzą dupą dobrze, bo mają ciepłą posadkę, bo ktoś im płaci, to się człowiek rozbestwia. Rozbestwia. Człowiek jest jakby zwierzęciem, jest gadem. Bydło, bydło. Była taka wystawa w Zachęcie. Jak czegoś jest dużo, to człowiek, szczególnie tutaj w Polsce, nie umie zapanować nad tym. Ameryka jakoś się obyła z tym, że dużo, dużo i prezydenci jednak rękę na Biblii kładą. Umieją docenić Słowo Boże. A tutaj co mówią? Że idźmy do kościoła, tak? Rzymskokatolickiego. To jest niemożliwe. Bo Państwo zobaczą, tutaj mamy szereg wykładów, lektorów, bardzo ciekawych lektorów, bardzo ciekawych ludzi, osób, pionierów, misjonarzy, którzy całe życie zajmują się głoszeniem Słowa Bożego. Przecież tutaj do Polski, gdzie Kościół katolicki jest, powiedzmy, że od 2000 lat i co z tego, to i tak nieprawda, misjonarze Świadków Jehowy na przykład dotarli w roku 1905 od strony Gdańska, pojawili się. Ja też mam cząstkę w głoszeniu, też mam cząstkę. Bardzo się dobrze czuję, że mogłam głosić. Głoście Słowo Boże dzisiaj. Proszę Pani, głoś Słowo Boże. Słowo Boże. Na Słupeckiej, tam gdzie jest redakcja polityki. No i nawet na Czerniakowskiej głosiłam. Na Czerniakowskiej też miałam siostrę wiktorowską. W tych blokach takich 10-piętrowych, 11-piętrowych, gdzie siostra wiktorowska uczyła mnie na fortepianie grać na gitarze, na dwóch instrumentach i miała kurze. Proszę Państwa, ale ja cały czas głosiłam to, że ja się tam czegoś tam douczałam. Chciałam grać na gitarze, może nawet i na tarze. Chciałam grać, proszę Państwa, no to co? Chciałam grać. Radio Conchita, proszę być z nami, proszę Państwa. Proszę być z nami. Jesteśmy otwarci. jw.org. Państwo zobaczą. Możecie wejść w co chcecie. W internecie jest to wszystko przecie. Pełno pastorów, pełno ludzi, no, którzy, ja wiem, całe życie swoje poświęcili na badanie, na czytanie Słowa Bożego. Bo są to Mareczek jest chciwy, no jak on 5 groszy nie zobaczy, no to się źle czuje. No. Telefon taki, ja mówię, załatwimy telefon. Będzie, spoko będzie, spoko będzie. Także gdy nadaje, proszę Państwa, nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Takie Słowo Boże, tutaj w Warszawie, to jest, są chrześcijańskie pisma greckie, 27 jest ich. Były w śmietniku, na śmietniku leżały, na bruku, na ziemi. Biorą tu warszawiacy, przecież Polacy. Tacy jak w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ja wiem, że ci w Buwie to są z różnych wiosek tutaj polskich. W Warszawie, w tej największej wsi polskiej, w Warszawie. Z różnych. Ale trzeba Biblię docenić, trzeba czytać, nie wyrzucać na śmieci. Po co komu to potrzebne? Ja, proszę Państwa, całe życie to głoszę. To jest tak piękne, to jest tak logiczne, to jest tak ciekawe, że jeżeli byście jakieś inne księgi jeszcze tutaj podrzucili, no to ja wiem, też bym się nie dała zmataczyć, oszukać, otumanić. Dlaczego? Dlatego, że już jestem tak głęboko w tym osadzona. Bogu dzięki, my chcemy, żeby każdy człowiek, no, żeby każdy człowiek. Ludzie umierają, dopóki jeszcze żyjesz, staraj się, bo potem przy zmartwychwstaniu, jak Bóg ciebie wzbudzi, to będziesz miał jak, znalazł. A jak nie wzbudzi, no to co? To czyja to sprawa? Radio, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. W Biblii to jest tak, że to, co robimy teraz, to, co robimy dzisiaj, to robimy dla siebie.
Nie robimy tego, ktoś inny korzystał. Robimy to wszystko dla siebie, proszę Państwa. Dla siebie. Dla siebie. Także pozdrawiamy serdecznie buziaczki i proszę jeść kaczki. Chciałybyśmy jeszcze wyżej osadzić naszego kotka. Kotek jest wspaniały, nawet takiego też innego koloru, że szary, prawda? Ludzie może nie lubią koloru szarego czy co, ale kotek jest wyjątkowo fajny. Kotek jest wyjątkowo fajny i my tam, no, na przykład nie jesteśmy wcale przesądni, że on jest szary, to że może jest jakiś gorszy, czy co. Nie, on jest jeszcze lepszy. Kotek jest wspaniały. Czyli gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, osadzimy kotka, proszę Państwa, na ciut wyżej, tak, ciut wyżej i wtedy ten kotek będzie mógł powiedzieć Wam a kuku. Teraz jest mowa o New Age, także wiecie Państwo. Szatan, tak? New Age. No. Na głównych ksiągach. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Zaraz będzie obudź się, Polsko ma. Tutaj New Age jest krytykowana w internecie. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. Jaśko też by wierzył w New Age, we wszystko wierzył Jaśko. Co mu powiedziano, ale ja wiem. Nie wolno tak wierzyć. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jest Jaśko, widzę po twarzy. No Jaśko. Państwo zobaczą, gdzie są ludzie? W grobie. No gdzie są ludzie? Wiecznie trwający grobie. Ciało i krew, jak niebieski pokarm i napój dar darów. Eucharystia dana ku pielgrzymim trudom ziemi, ale ostatecznie prowadząca ku niebu. Miłosierdzie ku wyzwoleniu Jaśko. I życiu. Jaśko i po Jaśku. Był Jaśko i po Jaśku. W niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, zaraz będziemy Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecony i Tobie. Intencje Ojca Świętego, pod Twoją ochronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowa, pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synu swojemu nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wielki Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Ryszula w parafii świętego Brunona Zbierzyska. Z Panem Bogiem. Zapłać z Panem Bogiem. Przedstawieństwo świętego Józefa, módlmy się o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Pozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami. Podporo Rodzin, módl się za nami. Pociechu Nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo Chorych, módl się za nami. Patronie Umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i siedzącą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi,
zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli ktoś nie wybiera żadnego z nich, wtedy cała Ewangelia jest rozdana. Bardzo dziękuję Państwu za wspólną modlitwę. Dziękuję też siostrom Leonili i Magdalenie, tak dobrze mówię, siostrom Józefinką z Wrocławia i Panu Tadeuszowi. Dziękuję. Szczęść Boże Wam. Szczęść Boże. Minęła godzina 13. Słuchają Państwo Radia Maria, przed nami wiadomości, przedstawił je Karolina Wiśniewska i Piotr Zembrzyski. Sejm przyjął informację premier Beaty Szydło w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce. Za jej przyjęciem opowiedziało się 263 posłów. Przeciw było 177, a 3 wstrzymało się od głosu. A jeszcze przed głosowaniem nad informacją głos zabrała szefowa rządu. Premier Beata Szydło podkreślała, że opozycja nie może zgodzić się z wynikiem ostatnich wyborów. W jej ocenie Trybunał Konstytucyjny służy dziś podważeniu wyboru Polaków. Zwracając się do opozycji, premier podkreśliła, że Trybunał ma stać na straży Konstytucji i ma chronić interesów Polski i Polaków, a nie politycznych przywilejów. Według szefowej polskiego rządu opozycja nie chce wypracowania kompromisu w sprawie kryzysu wokół Trybunału. Mówicie Państwo o kompromisie. Jakie to są ręce wyciągnięte do zgody? Co zaproponowaliście? Każda propozycja z naszej strony jest odrzucana. Chodzi Wam o rozwiązanie problemu? Czy rozwiążecie problem w Brukseli? Faktem są Wasze uśmiechnięte twarze po każdej decyzji Brukseli, która ma uderzyć w polski rząd. A to oznacza w suwerenność Polski. Prezes Rady Ministrów odniosła się także do wypowiedzi dotyczących postawienia jej przed Trybunałem Stanu za nieopublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Upominacie się Państwo o Konstytucję, o Trybunał, o orzeczenie. W 197 artykule Konstytucji wyraźnie napisano, że organizację i tryb postępowania Trybunału określa ustawa. Będzie orzeczenie, będzie druk. Nie ma orzeczenia, nie ma druku. I możecie Państwo krzyczeć i straszyć mnie Trybunałem Stanu. Proszę mi wierzyć, nie robi to na mnie wrażenia. Nie zmusicie mnie do tego, żebym łamała Konstytucję. Tylko i wyłącznie dlatego, że chcecie za wszelką cenę doprowadzić do obalenia rządu w Polsce i do zmiany władzy w Polsce, bo to jest Wasz cel. We wtorek odbyło się spotkanie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego u marszałka Sejmu. Wkrótce powinny się rozpocząć prace nad ustawą o Trybunale w oparciu o projekty PiS-u i PSL-u. Na spotkaniu zabrakło m.in. PO i Nowoczesnej, bo uznało, że nic ono nie zmieni. Politycy tych partii organizują w najbliższy wtorek własne spotkanie. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ma w nim uczestniczyć obserwator. Trzy centrale związkowe z Rady Dialogu Społecznego uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie wskaźników wzrostów budżetowych. W dokumencie podpisanym przez władze NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych założono wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2017 roku na poziomie nie niższym niż 5,7%. Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej to co najmniej 10,9%. Natomiast wynagrodzenie za pracę ma wynieść do 1970 zł. Obecnie jest to 1850 zł. Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność, liczy, że rządy Prawa i Sprawiedliwości inaczej niż poprzednicy podejdzie do tych wyliczeń. W tym roku zgodnie jako trzy centrale związkowe wyliczyliśmy, że minimalne wynagrodzenie powinno wynosić w roku 2017 co najmniej 1970 zł i 25 groszy. Jest to wzrost wynikający nie tylko z tych parametrów ustawowych, ale także uwzględnia przewidywany wzrost kosztów, a także planowany rozwój gospodarczy, bo pensje powinny nadążać nie tylko za wzrostem kosztów, ale także być odzwierciedleniem stanu gospodarki, tego w jakim tempie się rozwija i w jakim miejscu będziemy na końcu 2017 roku. Proszę pamiętać, że ten wskaźnik jest ustalany na cały rok.
Związki chcą też, by w 2017 roku wskaźnik wzrostu emerytur i rent wyniósł nie mniej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług w bieżącym roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku. Stanowisko związków przekazano do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pomoże producentom mleka. Chodzi o gospodarzy, którzy musieli płacić kary za przekroczenie kwot mlecznych w latach 2014-15. Rada Ministrów podjęła uchwałę w tej sprawie. Wśród propozycji znalazła się możliwość umorzenia w części lub całości opłat za przekroczenie kwot indywidualnych. Ci rolnicy, którzy zapłacili pierwszą ratę za przekroczenie kwot, będą mogli liczyć na umorzenie częściowe lub całkowite drugiej i trzeciej raty związanej z opłatami. Kwota przeznaczona na pomoc dla rolników to 395 milionów złotych. Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówi, że jest to daleko idąca pomoc. Do tej pory nie było tego typu pomocy, nie była możliwości tego typu pomocy. A tutaj rząd wyszedł naprzeciw wielkiemu problemu, który był dla producentów mleka, przede wszystkim rolnikom, żeby właśnie taką pomoc, żeby w tym momencie, w trudnej sytuacji dla mleczarstwa w Polsce, żeby tym rolnikom pomóc. Rządowe propozycje w sprawie pomocy producentom mleka musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. Jeśli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń, wówczas przepisy wejdą w życie. Chiny ostrzegają Tajwan przed dążeniem do niepodległości. Władze w Pekinie ostrzegły nowo zaprzysiężoną prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen przed jakimkolwiek dążeniem do niepodległości, ponieważ wówczas pokój będzie, jak podkreśliła strona chińska, niemożliwy. Biuro rządu Chin do spraw Tajwanu ostrzegło, że niepodległość będzie największą katastrofą dla pokoju w cieśninie tajwańskiej i pokojowego rozwoju stosunków między Chinami kontynentalnymi a wyspą. Władze Chin uważają Tajwan za swą zbuntowaną prowincję. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. W zachodniej części Polski burze i przelotny deszcz, który może wystąpić także na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach burz do 65 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Tratwa Festiwal Pleszew 2016 to koncerty, warsztaty, kursy szkół nowej ewangelizacji. Mówią o sobie, że po prostu łączy ich przyjaźń. W dzisiejszym czasie wzrastania jedziemy do Pleszewa w diecezji kaliskiej na Festiwal Tratwa 2016. Wśród gości będą m.in. Arkadiusz Arkadios Bozień, raper, freestylowiec i mówca po przejściach, Jakub Tomalak, mąż Kingi i tata Zosi Janka i Franka, Marzena Ugorna z Szansy na Sukces i The Voice of Poland, Abba Pater Music, Marcin Kapała, wielokrotny mistrz Polski i medalista w trójboju siłowym. Będziemy ich pytać przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie o to, co znaczy być dla nich miłosiernym. Myślę, że wystarczy. A więc powiem tylko, że dzisiaj o 21.30 czas wzrastania będzie transmitowany na żywo z Tratwa Festiwal Pleszew 2016. Niech nikogo nie zabraknie, bo będzie super ciekawie. Wraz z charyzmatycznymi organizatorami serdecznie, serdecznie zapraszam. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Węgrzy też oburzeni. Były prezydent USA Bill Clinton oskarżył Polskę i Węgry o odrzucenie demokracji na rzecz modelu władzy opartej na autorytarnej dyktaturze Władimira Putina. Mieszkający w USA Węgrzy dołączają do Polonii amerykańskiej z żądaniem przeprosin. Szczegóły w naszym dzienniku. Zbudowali ją sami Polacy. Rozmowa z inżynierem Andrzejem Ryczkiem, architektem świątyni, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Odważnie brońcie rodzinę. Ksiądz kardynał Robert Sarach wezwał Amerykanów do odważnej obrony rodziny. Przestrzegł przed demoniczną ideologią, która twierdzi, że dziecko nie potrzebuje ojca i matki i która neguje ludzką naturę. Tyle wolności, ile własności. Państwo nie może dominować nad gwarancjami niezależności majątkowej i gospodarczej, pisze w naszym dzienniku mecenas Piotr Andrzejewski. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła, postać z kolem Polsko na stronie dni. Wość, duch ojczyzna, kolor miała, w sercach naszych nasz tam dala. Powstańcie z muzyków nazywa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze aktualności dnia. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Zygmunta wzywa. Dziś to nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem, ale Komisja Europejska. Bardzo stanowcze wystąpienie pani premier Beaty Szydło w polskim parlamencie. Beata Szydło przedstawiła informację rządu w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce i powinniśmy tego wysłuchać w całości. Marszałku, Wysoka Izbo. Zwracam się dzisiaj do Państwa w sprawie, która dla polskich polityków, zarówno tych, którzy są dzisiaj, pełnią odpowiedzialność władzy w Polsce, jak i dla tych, którzy są w opozycji, powinna być czymś oczywistym. Niestety ostatnie wypowiedzi i działania opozycji, wypowiedzi i kroki, jakie podejmujecie, świadczą o tym, że trzeba Państwu przypomnieć o podstawowym obowiązku, jaki ciąży na polskich parlamentarzystach. Ta powinność to działanie na rzecz suwerenności Polski. Polska jest państwem suwerennym, a wy o tym zapominacie. Polacy widzieli już, jak polityczny spór przenosiliście za granicę, jak zabiegaliście w Brukseli, żeby były podejmowane przeciwko Polsce rezolucje. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej prawdy nie zakrzyczycie. Polska jest suwerennym państwem. I dzisiaj znowu politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej z nieukrywaną wręcz radością próbują i satysfakcją przyjmują informacje o tym, że niektóre instytucje europejskie podejmują działania przeciwko Polsce. Wczorajsze informacje o działaniach Komisji Europejskiej przyjęliście z uśmiechami na twarzy. Tak troszczycie się o polski interes? Taka jest rola polskiego parlamentarzysty? W ten sposób rozumiecie polską suwerenność? To są reakcje zatroskanych propaństwowców? Ludzi, którzy z troską podchodzą do spraw państwa, którzy martwią się tym, że ich własnym państwie mówi się w negatywnym kontekście? Zawsze zastanawiało, dlaczego wy nie mówicie Polska, tylko ten kraj. Tak, zawsze zastanawiało, dlaczego wy nie mówicie Polska, tylko ten kraj. A no właśnie. Na
waszych twarzach, kiedy pojawiły się komunikaty z Brukseli, zdaje się, że tłumaczą, dlaczego tak jest. Ale pozwólcie, że przypomnę wam zdanie, które zaledwie pół roku temu każdy z nas obecny na tej sali, również wy, posłowie opozycji, wygłosiliście tutaj, na tym miejscu. Każdy z was powiedział wówczas: uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa. Dzisiaj przypomnieć słowa wielkiego Polaka, prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: potrzeba nam potężnej woli organizowania sił rodzimych, ojczystych, by nie oddawać się pokusie targowicy, skądkolwiek by ona miała przyjść. Wypowiedziach wybrzmiewa wciąż niezrozumiała antyunijna retoryka. Mówicie, że Polska toczy spór z Unią Europejską. Nie ma nic bardziej niemądrego niż takie stwierdzenie. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jest pełnoprawnym członkiem wspólnoty i ma takie same prawa i obowiązki jak pozostałe państwa. Rząd nie prowadzi z instytucjami Unii Europejskiej żadnych negocjacji. Prowadzimy dialog. Prowadzimy dialog z instytucjami europejskimi na takich samych zasadach, jak robią to inne państwa. Dzisiaj to nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem, Radia, ale Komisja Europejska. Zagłusza. Poważny partner, który dopuszcza do tego, żeby w trakcie dialogu, rozmowy, ktoś w złej woli dopuszczał do tak zwanych przecieków, bo jeżeli okaże się, że te wczorajsze informacje, te przecieki medialne dotyczące opinii, która miała być wydana w sprawie Polski, jak to jest? Rozmawiamy, jest dialog, a opinia już wcześniej przygotowana. Komu na tym zależy? Dzisiaj mogę powiedzieć, że w Komisji Europejskiej jest coraz więcej tych, którym zależy na rozbiciu Unii Europejskiej, a nie na tym, żeby ona się rozwijała. Że Komisja Europejska nie potrafi uniknąć nacisków politycznych, które wy na nią wywieracie. Jesteśmy zdecydowani.
Jesteśmy zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednego tylko powodu. Chcemy rozwiązać i jesteśmy, powtórzę, zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednego tylko powodu. Zależy nam na uzdrowieniu sytuacji tej instytucji, która została wmieszana w politykę i gorszące gry opozycji. Siłą tej instytucji, siłą Trybunału Konstytucyjnego powinna być jej apolityczność. Próba zdominowania Trybunału Konstytucyjnego przez siły dzisiejszej opozycji doprowadziły nie tylko do jej osłabienia, zinstrumentalizowania, ale przede wszystkim doprowadziły do tego, że dzisiaj opozycja próbuje jako ostatni bastion obrony własnych interesów czynić właśnie Trybunał Konstytucyjny. Stworzenie scenariusza wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego jest zależne tylko i wyłącznie od dobrego porozumienia, które będzie chroniło przekonania prawne i ustrojowe polskich obywateli. Jest naszą intencją, by były one zgodne z wymogami i standardami prawa, w tym również prawa europejskiego, ale do tego musi być prowadzony dialog i chęć porozumienia, porozumienia z waszej strony. Nie oznacza to też, że ktokolwiek poza państwem polskim będzie dyktował nam rozwiązania. To jest nasza polska odpowiedzialność i nikt tej odpowiedzialności z nas nie zdejmie. I oczekiwałabym od opozycji podobnego stanowiska. Bo dotyczy to statusu polskiego państwa. Dotyczy to naszej suwerenności. W tym miejscu chciałabym państwu też coś wyjaśnić, bo wydaje mi się, że inaczej niż my postrzegacie rolę Polski w Unii Europejskiej. I warto, żebyście państwo wreszcie po pół roku zrozumieli i dostrzegli, jaki jest dzisiaj interes Polski. Nasza dobra pozycja w Unii Europejskiej powinna być zależna od naszej aktywności, solidarności i wzajemnego poszanowania różnic między naszymi państwami. Łączą nas wspólne cele i idee, wspólne wartości i wiara, że Unia Europejska jest gwarantem spokoju, pokoju i dobrobytu dla mieszkańców europejskiego kontynentu. Odnoszę jednak wrażenie, że państwo zupełnie inaczej widzicie naszą rolę w Unii Europejskiej. Uważacie, że silną pozycję w Unii Europejskiej ma ten, kto pokornie znosi wszystko, co mu się narzuca i oczekuje tylko na poklepywanie po plecach. I tu warto przypomnieć znowu słowa wielkiego Polaka Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że żaden naród nie może nigdy kształtować się na modłę innych narodów. Unia Europejska potrzebuje Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać, gdy zachęca się polski rząd do rezygnacji z wartości, jaką jest samodecydowanie, samostanowienie, jaką jest suwerenność narodu, w imię źle rozumianej poprawności politycznej. Prawo do samostanowienia, przekonanie, że władza może pochodzić tylko z woli demokratycznie wybranego narodu, są zasadami, za które nasi rodacy oddawali życie. To umiłowanie wolności wynika zapewne z naszej trudnej historii. Przypomnę państwu, Polska nie zawsze była na mapie Europy. Krwią naszych dziadów i ojców odbudowana była nasza narodowa wspólnota i granica państwowa.
Przepraszam pani, upominam pana Cezarego Tomczyka, proszę nie pokrzykiwać, panie pośle. Naprawdę warto chyba posłuchać o suwerenność. Nakradł miliardów i podskakuje, podkrzykuje. Trzeba też przypominać cały ci, czas tak Europie, to co Polska zrobiła brzeszczą dla jej wolności i demokracji na naszym, na kontynencie. Za wolność i naszą, i waszą to nie są puste słowa. I warto byście państwo też dzisiaj sobie o tym przypomnieli. Polacy ginęli we wszystkich wojnach. Ginęli za wolność Polski, ale ginęli też za wolność Europy. I trzeba o tym przypominać. Nie bać się tego. Trzeba z otwartą przyłbicą, odważnie mówić o tym, że Polska w czynach pokazała, co znaczy słowo solidarność. Polacy stworzyli największy w XX wieku ruch wolnościowy. Gdyby nie Solidarność, nie upadłby mur berliński. Mówię o tym, ażebyśmy wszyscy pamiętali, że Polska potrzebuje Europy, ale powtórzę jeszcze raz. Przede wszystkim Europa potrzebuje Polski. Jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. I chcemy, żeby Europa szanowała nasze wybory, żeby szanowała naszą wspólnotę, żeby szanowała naszą tradycję. Chcemy, żeby Europa szanowała naszą suwerenność, tak jak suwerenność wszystkich innych krajów europejskich. Polski rząd nigdy nie będzie ulegał żadnemu ultimatum. Polski rząd nigdy nie będzie pozwalał, by Polakom była narzucana wola kogokolwiek. Polski rząd będzie ulegał tylko i wyłącznie woli polskich obywateli. O Polsce będą decydowali Polacy i ich suwerenne decyzje. Ja nigdy nie podpiszę się pod apelem, który dzisiaj krąży w kuluarach brukselskich, że oto niektórzy premierzy zbyt ulegają własnym obywatelom. Nigdy. Jestem premierem polskiego rządu i zdanie moich rodaków jest dla mnie i zawsze będzie nadrzędne. Jeszcze raz powtórzę. Jestem Europejką, ale przede wszystkim jestem Polką. Jestem dumna z Polaków i z Polski. I bez wstydu i z podniesioną głową reprezentuję w Europie moich rodaków. Reprezentuję Polskę, duży, suwerenny kraj w sercu Europy. Pytacie dzisiaj państwo, co zamierza zrobić polski rząd. Namawiacie, by się podporządkować tym płynącym z Brukseli pouczeniom. A ja zapytam was, czego chcecie? Czy chcecie, żeby decyzje dotyczące Polski zapadały tutaj w Warszawie, czy gdzie indziej? Czy chcecie, ażeby o swoich sprawach decydowali Polacy, czy aby decydowali za nich, zadecydował za nich kto inny? O co państwo apelujecie? Zastanówcie się.
Podważacie państwo polską suwerenność. Z satysfakcją przyjmujecie fakt, że Polska jest atakowana, że się źle mówi o Polsce. A ja wam przypomnę, Polska to jest wielka rzecz. Kiedy rządziliście, zgodziliście się na przyjęcie tysięcy uchodźców bez refleksji, bez uszanowania Polaków, głosu Polaków. Dziś kolejny raz atakujecie polską suwerenność, tak jak ci, którzy chcą na nas wymusić, ażeby Polska przyjęła złe decyzje.